powstaje film fabularny na motywach życia Zenona Martyniuka, produkowany przez TVP. Chciałam się ciebie zapytać, czy ty kojarzysz postać Zenona Martyniuka, czy miałeś okazję posłuchać utworów? Tak, miałem okazję słyszeć te utwory w radiu. To nie jest moja muzyka, którą lubię, ale absolutnie podziwiam tego faceta, że w tym wieku robi taką fajną karierę. Okej, no jest polska disco-polowa część społeczeństwa, która lubi tę muzykę. Dlaczego nie? Niech słuchają, co chcą, ale że film już powstaje, okej, no na pewno ta część, te miliony ludzi, bo to są miliony ludzi w Polsce, pójdą do kina i obejrzą ten film. Ja raczej nie wybiorę się na ten film. A powiedz, czy gdyby ktoś się zwrócił do ciebie z propozycją, żeby zrobić o tobie film taki biograficzny, co byś powiedział? Myślę, że taki powstanie, może nie teraz, ale za kilkanaście lat. Mam na pewno fajną historię życia do opowiedzenia. Może kiedyś faktycznie napiszę książkę, ale jeszcze trzeba trochę fajnych innych rzeczy przeżyć, żeby móc pokazać światu, jakie to życie było. Przede wszystkim, jeżeli powstałby taki film, jeżeli powstałaby taka książka, to na pewno byłaby to motywacja dla młodych ludzi, że można w życiu wszystko osiągnąć tylko bardzo ciężką nauką, ciężką pracą. I na pewno byłoby to takim inspirujące dla młodzieży, ale poczekajmy jeszcze chwilę. A kogo byś widział w roli głównej? Ojej, z polskich aktorów. Poczekaj, podpowiedz mi, kto jest do mnie podobny. Kto ma takiego nosa? Poczekaj. Oszyc na przykład. O, myślę, że tak. Fajnie by było, gdyby się wcielił, ale teraz jedziesz po prostu. Nie, to jeszcze za wcześnie, naprawdę.